wszystkich. Nazywam się Lucyna i nie lubię mówić świadectwa, ponieważ najchętniej bym zapomniała o tym starym życiu, które było i cieszyła się tylko tym, które mam teraz. Ale wiem, że powinnam o tym mówić, dlatego że na potwierdzenie tego, jak Bóg jest wielki, jak nas kocha i po prostu, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Moi rodzice są wierzącymi, uczciwymi, pracowitymi ludźmi. Wychowywali mnie w wierze ewangelickiej. Ja też uważałam się za osobę wierzącą, ale moja wiara była bardzo płytka, ponieważ po ukończeniu szkoły, po maturze, gdy poszłam do pracy, szybko zaczął mnie ten nowy świat interesować i wciągać. Zobaczyłam, że ludzie nie żyją tylko ciężką pracą, tak jak moi rodzice, ponieważ też jeszcze mają gospodarstwo rolne i ciężko zawsze pracowali, że ludzie, jak to się mówiło, używają życia, bawią się, jeżdżą po świecie. I tak powoli mnie to zaczęło wciągać. I oczywiście w tym wszystkim był alkohol. I nawet nie wiem, kiedy i jak stało się tak, że po prostu zauważyłam, że ja już bez tego nie potrafię żyć. Tak bardzo mnie ten alkohol wciągnął, że no moje po prostu życie zaczęło krążyć wokół niego. Do tego też równocześnie doszły problemy z odżywianiem. Po prostu wymiotowałam nawet najmniejsze ilości jedzenia. Więc rujnowałam organizm z każdej strony, jak się dało. Też wiele razy byłam właśnie w szpitalu z tego powodu. Próbowałam różnych metod leczenia, różnych psychoterapeutów, psychologów, środki antydepresyjne, różne terapie terapeutów. Naprawdę było tego mnóstwo. W końcu doszło do tego, że stwierdzono u mnie marskość wątroby i lekarz powiedział moim rodzicom, że jak tak dalej będę żyła, to moje dni są już policzone. Ale nawet to, jak miałam wtedy, czułam strach wielki, ale silniejszy był nauk. Nie potrafiłam po prostu całkowicie z niego zrezygnować. I wtedy przyszedł, właśnie rodzice cały czas się o mnie modlili. Mama stwierdziła, że w takim razie, jak już tyle tych różnych terapii, różnych lekarzy, nic nie pomogło, to już tylko jest mi Bóg w stanie pomóc. Ale ja w to też nie wierzyłam. Ale żeby rodziców uspokoić, zgodziłam się, że pojadę na takie dni skupienia, które odbywają się w Wiśle. Ale jakoś tak szczególnie tego też nie przeżyłam, bo też nie wierzyłam, że w ogóle coś może się zmienić, że moje życie może ulec jakiejśkolwiek zmianie. I też w międzyczasie też, gdy byłam u pani doktor, właśnie powiedziała mi, że chciałabym pojechać do sanatorium. Ona mi mówiła, że to jest, znaczy półtora roku będę czekać, mogę tak się nie dostać, no ale jeżeli tak sobie chcę, no to mi papiery wypiszę. No i złożyłam te papiery, było to jakoś w maju i już otrzymałam odpowiedź za niedługo, że we wrześniu mam jechać do sanatorium. Ja do tego sanatorium, przyznam się, chciałam jechać, żeby znowu sobie móc spokojnie pić, żeby rodzice po prostu się tego nie widzieli, się mną nie martwili i żeby miała trochę takiego dla siebie spokoju. Pojechałam do tego sanatorium i to już było pod koniec turnusu. Pewnego dnia sobie tak pomyślałam, pójdę sobie rano szybko do sklepu coś kupić, żeby później po zabiegach mieć już czas na swoje sprawy. I gdy tak właśnie szłam, było pusto, było rano wcześniej, nagle usłyszałam taki głos, taki napominający, który mnie przestraszył. I gdzie ty idziesz? I naprawdę zatrzymałam się i przestraszyłam się tego, bo nikogo nie było. Była pusta ulica. Później też poczułam takie ciepło, które mnie na chwilę otuliło. I tak myślałam, co to jest? To jest albo siła wyższa, albo nie wiem, coś nadprzyrodzonego, bo może to jest Bóg. I po chwili była taka we mnie walka. Iść do tego sklepu, albo się wrócić. I tak chwilę stałam i takie jakby dwie osoby we mnie walczyły. Nie wiedziałam, co robić. Ale tak na chwilę poczułam się słabo i tak pomyślałam sobie teraz albo nigdy, jak to był dotyk Boga, to Bóg mi pomoże. I jak teraz nie podejmę walki, to już po prostu nie będzie dla mnie żadnej nadziei. I pobiegłam z powrotem do tego sanatorium. Tam powiedziałam tym paniom, że jestem alkoholiczką, ale że chyba Bóg mnie opamiętał i już teraz pragnę zmienić życie, nie chcę pić. One były bardzo zdziwione, bo tak umiałam się kamuflować, że one nie zauważyły, że ja piję.
I później zadzwoniłam. Aha, i bardzo się, i cały czas się źle czułam, ale tylko prosiłam właśnie cały czas Boga, że Boże, jeżeli Ty mi to pomożesz przeżyć, przetrwać, to ja już więcej po alkohol nie sięgnę. I czułam się naprawdę źle i przeżywałam to. Te dni, które mi tam pozostały, to przepłakałam po prostu. Czułam cały ciężar tego, co zrobiłam rodzicom. Zawsze mówiłam, że jestem dorosła, że mają się mną nie przejmować. To jest moja sprawa, ja moje życie rujnuję, swoje zdrowie niszczę, nie ich. I co im do tego? Ale wtedy to wszystko na mnie przyszło. Z taką siłą, że te dni przepłakałam całe. Buzię zatykałam poduszką, bo się bałam, że mnie będą słyszeć na korytarzu. I tak później zadzwoniłam do domu właśnie. Powiedziałam wszystko, co się stało. I tak na, też Bóg tak zadziałał, że właśnie jak wróciłam do tego domu, to się okazało, że za tydzień będą w Wiśle dni skupienia, na których wcześniej byłam. Chyba, i mimo, że mi się wydaje, że mimo, że wtedy nic nie przeżyłam, ale ja już wtedy wiedziałam, że ja tam muszę iść, że ja tam muszę wrócić. I nie mogłam się doczekać, żeby właśnie już te dni się odbyły. I też muszę przyznać, że chociaż wcześniej się zapierałam, że więcej tam nie pójdę, bo tam przywożą ludzi z noclegowni, tam śmierdzi i to nie jest miejsce dla mnie, to wtedy właśnie poczułam, że ja nie jestem nic lepsza, że tak samo idę na zatracenie i po prostu tylko Bóg mnie może uratować. I spędziłam tam 3 dni na tych dniach skupienia, modliłam się, wychodziłam na środek, oddałam życie Bogu. I wtedy jeszcze jak cały czas się bałam, że wrócą do mnie te myśli o piciu, o tym, to wtedy właśnie poczułam taki straszny, jakby tu powiedzieć, taki wewnętrzny spokój. Taką nadzieję, że teraz już będzie wszystko dobrze, że nie jestem sama, że ja się już nie muszę sama ze sobą szarpać, męczyć, że teraz już będzie wszystko dobrze, że Bóg nade mną czuwa. I czułam taką euforię. Przyszłam do domu i dziwiłam się, czemu wszyscy zachowują się tak samo, jak coś takiego wyjątkowego się stało, ale nie umiałam tego po prostu też powiedzieć, co czuję i... Ale rodzice to zauważyli później też, że właśnie, że się zmieniłam. Później właśnie w niedzielę dni się kończyły i znowu się martwiłam, płakałam, jak to będzie, co to będzie, bo przecież znowu zostanę sama, wszyscy się rozjadą. Ale okazało się, że misja się spotyka, że mają spotkania w Czechowicach, że mogę z nimi jeździć i uczestniczyć w nabożeństwach. Jeszcze takie środowe spotkania były, że są też grupy domowe i tak zaczęłam właśnie żyć tym nowym życiem, cieszyć się. W ogóle żadne myśli mi nie przychodziły o alkoholu, ani po prostu Bóg dał mi nowe życie. Zmienił mnie całkowicie. Przestałam też wymiotować. Mój organizm się zaczął regenerować, czułam to. Dzisiaj nie ma śladów ani po marskości wątroby, ani po żadnych tych poważniejszych chorobach, które przebyłam. Później jeszcze właśnie po 2 latach chyba już chodziłam do misji. Bóg postawił na mojej drodze wspaniałego człowieka, który jest moim mężem. I Bóg znowu tak strasznie dał mi tak, zesłał takie błogosławieństwo. Dał mi syna. I też od lekarzy usłyszałam, że jest w tym palec Boży. Bo po tych moich przebytych chorobach z medycznego punktu widzenia to raczej nie było szans. A ja nawet o to dziecko nie prosiłam, bo ja nie wierzyłam też... I też wiedziałam, że już mam swoje lata, ale tak Bóg właśnie sprawił, że przed 40 urodzinami urodziłam zdrowego, dużego syna, który jest wielką radością. Bóg nie mógł mi sprawić większej radości, naprawdę. I tak jeszcze tylko chcę powiedzieć, pastor się pytał, ile trzeba się modlić o ludzi chorych i cierpiących. Moi rodzice o mnie się modlili 15 lat, zanim zdarzył się cud. I właśnie dzisiaj albo jutro, bo teraz mi się tak troszkę to nie pamiętam, że to był 4 czy 5 październik, mija 6 lat od tego czasu. I właśnie jestem tutaj dzisiaj, żeby potwierdzić, że chcę iść dalej, że nie chcę iść inną drogą, jak tylko z Panem Jezusem.